Idziemy tam. A, nie. Wiedziałam! To załatwiam! Szybko. W dzisiejszym filmie zagram zbanowane wersje Brookhaven. Jeśli wy też chcielibyście zagrać w takie wersje, to koniecznie zostańcie ze mną do końca odcinka, a pokażę wam, jak wejść właśnie w takie zbanowane wersje Brookhaven. Zaczynamy, przenosimy się do pierwszej gry, a ja może przez jakiś czas w filmie będę taką złą dziewczyną, bo ostatni film właśnie z Berry Belly wam się bardzo spodobał. Pierwsza gra to jest ta, Survive Smile Dog in Brookhaven. Więc wchodzimy w tę grę i zobaczycie, co tam się będzie działo. Ale muzyka, oh my god, ale creepy muzyka, słuchajcie. Co jest grane, jest ten pies, patrzcie. Jejku, co to za krzyki, oh my god. Dobra, widzowie, widzę, że już dołączają, znaleźli mnie. Ale patrzcie, to jest właśnie pierwsza zbanowana wersja Brookhaven. Musimy sprawdzić, dlaczego ona jest zbanowana. No dobra, jest tutaj sobie taki pies, ale on ma oczy. Zobaczcie, on obydwie strony widzi Brookhaven. I tu oko jego widzi, i tu oko jego widzi. Oh my god, to jest trochę creepy. Ale muzyka, wiecie, jest taka bardzo straszna. Oh my god, zobaczcie, jakie krwawe niebo. Ono chyba mnie jeszcze bardziej przeraża, a w połączeniu z tą muzyką jest naprawdę to creepy. Widzowie, mnie to straszy. Ale ogólnie spójrzmy na te Brookhaven. To jest ono w sumie takie samo jak te takie normalne, jak te standardowe. Przejdźmy się gdzieś dalej. Okej, nie ma wody z tego, co widzę, ale tutaj wszystko jakby po staremu, słuchajcie. Tylko, że to nie jest wykończone. Zobaczcie, idziemy tu. Tutaj, patrzcie, nie wszystko jest wykończone. Tutaj nie ma. Okej, jest szyba, nie można stąd wyjść. Ale tu jest pusto! Ojej, spadło mi się, ale dobra, żyję. O, patrzcie na daycare! Dobra, zobaczcie na to. Wejdźmy tam na górę. Okej, widzę. W niektórych szybach to się tak jakoś... To się pies ten bija. Nie wiem. Nie wiem, bo to są takie kolory, słuchajcie, jakby ten pies się odbijał. O, tak! To są te psy takie, zobaczcie, to jest normalnie taki kalejdoskop tych psów, a tych psów tu nie ma, żeby się odbijały w szybie, zobaczcie, co jest grane. Tak samo na szkole, ale dobra, wbijmy na daycare i zobaczmy, czy coś tam na górze się kryje. Dobra, można tak samo wejść sobie na górę i widzicie to, są tutaj te psy, a przecież po drugiej stronie ich nie ma, bo myślałam, wiecie, że to działa takie klustro, ale po drugiej stronie nie ma tego psa. Ej, dobra, wyjdźmy stąd. Idźmy do szkoły, to też trzeba sprawdzić. Chociaż w szkole jest normalnie jakby. Nic dziwnego tutaj nie widać. Pójdźmy do szpitala, bo szpital jest miejscem takim creepy. Tu ogólnie, zobaczcie, nie ma po prawej stronie takich rzeczy dodatkowych, żeby sobie zmienić wygląd, wziąć jakiś pojazd. Szkoda, bo bym przyspieszyła swoje poruszanie po tej mapie. Ale dobra, okej, tu jest standardowo, zobaczcie, te wejście... dobra, dziewczyny wskoczyły, się podbijam. O, zbiórka, dobra, zbiórka się da. Nie trzeba było brać drabiny. Ogólnie wszystko wygląda tak, wiecie, po staremu. Ale to jest kozacki skin. Pozdro rekinek. Noż to skin masz. Śmiesznie to wygląda. Każdy budynek wygląda po staremu. Cmentarz i tak dalej. Co to jest? To żółte. Widzicie to na tej górze? Czy coś na innej górze jeszcze jest? Ej, idę tam. Musimy to sprawdzić. Koniecznie musimy to sprawdzić. Zobaczcie, ile widzów za mną przyszło. Na bank są tu jacyś widzowie nowi, którzy ze mną jeszcze nie grali. Na bank. Bo na dwa razy jest was dużo. Dobra, idziemy tam, na tą górę. Muszę sprawdzić, co to jest. Ale w normalnym Brookhaven czegoś takiego nie ma. Dobra, idziemy, ale muza jest przerażająca. Z drugiej strony mi się bardzo podoba. Lubię takie mroczne. Dobra, uwaga, tu przeskakujemy. Okej. Idziemy tu. Jakie to jest gigantyczne, te żółte. Coś. Tutaj. Dobra, pójdźmy tędy, bo to się da. Ej, czekajcie, bo tak jakby w niebo wchodzę. Jest zablokowane, ale tu wejdziemy. Okej, jesteśmy. Patrzcie,
tego z dołu nie było widać. Jak byliśmy na dole, to całe niebo nad Brookhaven było wypełnione czerwonym niebem i chmurami takimi ciemnymi. A teraz jak jesteśmy tu, to spójrzcie, nawet widać horyzont bardzo dobrze, wyraźnie. I widać tutaj te psy, jako właśnie te niebo. Ale to jest dziwaczne. A to czerwone to teraz wygląda jak jakieś morze krwawe, słuchajcie. Może czerwone, ale to żółte? Okej, to jest statuetka. Taką statuetkę możemy zobaczyć na przykład w jednym domku, którym spawnimy. No to jest taka złota statuetka gościa. Okej, jest ten pies i on jest chyba z mieczem. Widzowie, ale dziwna sprawa. Następna nazwa, jaką musicie sobie wpisać, żeby zagrać w tę grę, to jest taka. Uwaga, wchodzimy. Okej, jesteśmy i tutaj, słuchajcie, muzyczka już jest... jakaś taka weselsza. Okej, tu mamy możliwość sprinta. To go sobie zostawimy. I widzowie też dołączają. Otwieramy to. Jakieś gongi słychać. Mgła, dobra. To na spawnie tylko było tak przyjemnie. A tu już jest coraz bardziej straszniej, bo zobaczcie, jest ogromna mgła. Jest bardzo spora mgła. No i dobra, idziemy tam w centrum, zobaczymy, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że nic zaraz nie wyskoczy, słuchajcie. Ale tego nie wiem. To się trochę różni od wersji naszej, tej standardowej, bo spójrzcie. Mamy tutaj starą restaurację, która nie jest wykończona. Tu była stara restauracja. Idziemy tam. O, nie. Wiedziałam! To załatwia! Szybko. Oh my god. Patrzcie, takie rzeczy się pojawiają na mapie! A my musimy od nich uciekać! Załatwili już fanki! O nie, to skacze! O kurcze. Co widzowie piszą? Co to było? Jezu, ja też, zjadło mnie! Widzicie? Dobra, ale dobrze, że odżyłyście. Ej, gdzie to jest? Dobra, zobaczcie, Fire Station jest, słuchajcie, też niedokończone. O, tutaj. W ogóle, co to jest? Ej, co to jest? O, idzie! O my god, taka muzyka okropna! Nie. Idźcie stąd, ja muszę stąd wyjść. Nie, ja muszę stąd uciec. Nie mogę tego słuchać. Szybko. Cicho. Jak się jest przy tym, to słuchajcie, jest tak głośno. I lepiej tam nie wchodzić. Jakiś straszny bunkier tam jest w Fire Station. Oh my god, oni nie dają nam sprawdzić tej gry. Ale oni tam wleźli. Lepiej tam nie iść. Widzowie, lepiej tam nie idźcie. Emergency. Szafka otwarta. Ej, karty medyczne. Na wierzchu, co to ma być? Co to za rodo? Ej, ale dobra, nie można. Nie można tu nic zrobić. Kompy odpalone. Gdzie? Oh my god. Znaleźli nas! O nie. I patrzcie, zespawniłam się, żyję, ale jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Do szpitala one wchodzą. Lepiej tam nie idźcie. To było creepy. Jeden gościu mnie złapał. Ten gościu był w backroomsach, pamiętacie tą grę? Jest. Missing. Cicho. On tu jest. To jest ten gościu z plakatu? Nie, to nie jest ten gościu z plakatu. Ale on mnie, słuchajcie, chce zaatakować. Jezu, to co za głowa? One lecą na mnie. Widzowie, przepraszam was, że było tak głośno. Ale ja nie wiedziałam, że tak będzie. Oni mi chyba nie chcieli dać zobaczyć tych takich poszukiwań, tych takich plakatów właśnie, że ktoś jest poszukiwany i tak dalej. Nie chcieli, żebym się z tym zaznajomiła, więc wydaje mi się, że dlatego mnie atakowali. Ale udało mi się stamtąd uciec. Idziemy do kolejnej wersji. Kolejna wersja to jest taka. Tutaj jest gra z Jennifer i musimy sprawdzić. Don't let Jenna out, czyli nie możemy dać się Jennie wydostać. Musimy to sprawdzić. Okej, dołączyliśmy do nowej gry, jest dosyć głośno i też już wiele osób tutaj jest.
pomijając moich też widzów, bo tutaj są, widzę, też inni ludzie jakby. Okej, okay, mamy tutaj Jennę, jakiś laser gun, który trzeba sobie kupić. Dobra, mapa wygląda dziwnie, ale jest to ogólnie Brookhaven. Ale to jest inny Brookhaven, trochę się to różni. Koniecznie to sprawdźmy. Oh my god, dobra, jest taka jakby wieża, przypomina mi to Fortnite'a. Mamy tu więzienie Jenny. Gdzie ona jest? Wylazła Jenna. Oh my god, tu jest kolejne jakieś więzienie. Tu jest jakieś touch me. Dotknęłam, ale nic się nie pojawiło. Dobra, ej, spójrzcie, jakie piękne są te przystanki. Ej, ładne, jakie ławeczki śliczne. To mi się bardziej podoba niż normalny Brookhaven. To jest bardziej halloweenowe, słuchajcie. Ej, to nieźle. A to co to jest, że tu sobie można wejść? No dobra, to jest dziwne. Co to to jest? O nie! Co się wydarzyło? Oh my god. Ej, nie ma wody, to nie jest normalna woda. Ludzie tu potracili życia. Tu jest auto. Tu jest auto, słuchajcie, ale ja lepiej stąd wyjdę, bo nie wiem, czy to się traci życie, czy co, więc ja stąd wychodzę. Ktoś tam wpadł jakby autem. Ale dziwna akcja. Czemu ten gościu się świeci? Oni się świecą. To chyba przez to? Ej, słyszycie ten dźwięk? Gościu ma noża, Jenna lata, ona nas załatwia. O nie, 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 do banku, do banku, do banku, na górę, do banku, do banku, do banku. Ej, to można jakby przejść? W ogóle jak? Czy ktoś nas goni? Widziałam Jennę! Jenna, 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 Jenna! To jest taka Jenna killer! O nie, 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 uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy! Oni załatwią. O nie! I Jenna ma pomocników! Spójrzcie! On mnie załatwić chce! On chce mnie załatwić! Też wyciągnę broń, to może się przestraszysz! Ludzie rozwaleni! O nie! Rozwaleni ludzie! Mamy sprężyny, dzięki temu możemy wysoko skakać i ja sobie z tego skorzystam, to wtedy będzie trudniej we mnie trafić na przykład czymś, jakąś bronią. Patrzcie, jakie domy są fajne. Ja sobie nie mogę tutaj zespałnić domu, ale zobaczcie, jakie full nowoczesne są. Zaraz wam to pokażę z bliska, jakie fajne. Spójrzcie, jest coś takiego. Tu się wchodzi. Gość za mną lata! Z nożem! Załatwił mnie! Tutaj jest taka bardzo już przeszklona chata, zobaczcie. Kolorowa w środku. Może się uda wejść. Te domy w ogóle nie mają drzwi, zobaczcie. Dobra, sprawdzimy sobie. Ej, ładniutka chata. Czemu to jest taka dziura? Dziwne to! Bardzo, ale wydaje mi się, że mógłby to być basen. A nie jest. Jak patrzę, to ogólnie ta Brookhaven nie jest aż tak na maksa zmienione. Ale Jenna tutaj biega, słuchajcie. Jenna, która nas załatwia. Ją się powinno zamknąć do więzienia. Dlaczego tak nie zrobiliśmy, to ja nie wiem. Ale chyba to nie jest łatwe. Dobra, ten dom też jest dosyć ciekawy. Takich domów w Brookhaven nie ma. Te Brookhaven jest na pewno zbanowane, dlatego że Jenna tutaj lata. Czy można ją załatwić? Pokażcie, spróbuję na koniec. Spróbuję ją tutaj załatwić. Idzie, idzie, idzie Jenna. Jest, jest, jest. Tylko żebym w nią wcelowała, dlatego muszę lepiej podejść. Gdzie ona jest? Odsuńcie się, bo was trafię niechcący. Strzelam! Strzelam nią! Ładuję broń! Ej, 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 czy ona nie ma życia w ogóle jakby? Czy jej nie grozi te... ta śmierć? Gdzie ona jest? Tam! Dobrze, że ma taki napis nad sobą. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie! Załatwiła mnie! O nie, widzowie, ja się wcale nie dziwię, że te wersje Brookhaven są zbanowane. Jak tam na każdym kroku czyha na nas jakieś niebezpieczeństwo. Nie będę w nie więcej grać, bo się boję. A wy, jak myślicie, chcielibyście mieć taką wersję Brookhaven jeszcze dostępną do włączenia w tym naszym normalnym Brookhaven? Dajcie znać koniecznie w komentarzach i dajcie też znać, która z tych wersji, które dzisiaj wam pokazałam, podoba wam się najbardziej i napiszcie dlaczego, a wtedy zaserduszkuję wam taki komentarz. Ja się z wami żegnam, widzimy się jutro, pa, pa!